nikogo innego. Więc teraz będzie stream dla Polaków. Let's go. Szykuj się do walki. Rozpoczęcie rundy za 3, 2, 1, walcz. Flowey z respem na heavym, bierze go instantowo, szybko zmierza do raila. 4-sekundowy delay na pierwszych itemach. Wyszedł z pierwszym strzałem. NSC odpalił swoją wizję. Dobra rakieta, Flowey w tarapatach. Spamowanie totemami to też jest metoda na grę tej mapy. 30 sekund do overstacka. Dobry timing na heavym. NSC z pierwszym railem. Flowey nie odpowiada. Zdają sobie sprawę z tego, gdzie są obaj gracze. Praktycznie NSC jest w kropce na heavym. Udało mu się wyskoczyć z tej sytuacji. Ma przewagę życia. Flowey jeszcze nie ma rakiet. Aż do teraz płaci za nie railem, jednak odpowiada. Holy moly, ten rail. Trzeci totem. Niezwykle ważna sytuacja. Przed overstackiem udało się NSC-mu zniszczyć totem za pomocą twarzy. Co by nie mówić. Przejmuje również Megę i to jest moment na ambush. Dobry tribolt, ale nie dość dobry NSC z pierwszym fragiem. I stosunkowo pełnym zdrowiem. 131-53. Flowey lata z rakietami. Bardzo dobre dwie rakiety. 6 HP na koncie Polaka. To wystarczy, żeby szybko jako Galena wrócić na 100 na 100. Dobry otwierający rail, naprawdę. Druga fantastyczna strzała. Tak to ujmę. NSC w tarapatach, trzeci rail. Flowey, musisz wykorzystać tą sytuację. Bierze LG. Jest overstack. Heavy przejęty. Bardzo podoba mi się gra Flowey'ego. Teraz powinien być frag na jego koncie. NSC z defensywnymi rakietami. To była kwestia wyciągnięcia maksymalnego damage'u. Flowey, te totemy możesz wykorzystać. Z tego co się orientuję, nie jest to specjalnie istotne. Mega po jego stronie. 8 sekund do heavy'ego. Flowey zdaje sobie z tego sprawę. Jeden totem został zniszczony. NSC odpalił wizję. Dał raila. Heavy jednak znajdzie się na koncie Polaka. Overstack na healthie, na totemach. Daje ogromną przewagę Polakowi. Blisko było, żeby ten rail trafił w swój cel. Bardzo dobry pomysł. Ambush na medze. 0 HP. NSC. 0 HP. Dał jeszcze raila. Heavy ląduje na koncie Flowey'ego. NSC z wizją. Wydaje mi się, że to był bardziej defensywne użycie wizji, żeby dowiedzieć się, w którą stronę uciekać, jeśli coś... Ależ LG! Tą niesamowitą celnością zagwarantował sobie tę Omega. Megę. Polski jest ciężki do kasowania Quake'a, szczerze mówiąc. O, ciekawa decyzja. Dobre rakiety, ale tu chodziło tylko o zmaksymalizowanie damage'u i wydaje mi się, że Flowey wykonał bardzo dobrą robotę. 3-2. Kolejny totem zniszczony. Mega is up.
przejęte przez NSiego. Ten ambush w wykonaniu Flowiego wybitny. Idealna broń, idealnie przyspawany z Lightning Gun'a. Tuński zawodnik, 4-2 dla Flowiego, podoba mi się ta gra. 8 sekund do Legii. NSC zrobił teraz dokładnie to samo. Mega jest w zasięgu obu graczy. Flowi ją przejmuje. NSC woli ustawić się na Heavim. Przejął go. 5 minut do końca. Do końca, 4 do 2. 10 sekund do Megi. Flowi z okazją na zainicjowanie walki. NSC biega z Lightning Gunem prosto w jego rakiety. Te rakiety nie robią za dużo obrażeń. Ten rail natomiast zdecydowanie zrobił. Powinien zagwarantować Megę. NSC z rzadkim, jak na siebie, pudłem z raila. Powinien być szybszy. Do Heavy'ego. Ależ bliski był ten pik z raila. Dobry timing na tribolcie sprawił, że NSC musiał wycofać się ze swojego ruchu. Ale szkoda. Akurat cofnął celownik, teraz nie, tarapaty. NSC podwuje. Flowey, nie masz rakiet. Ma raila, ale NSC też ma raila. To będzie bardzo bliska sytuacja. Potrzebny totem. Teraz. Czy wyleci? Nie wyleci. Flowey w tarapatach. NSA z dużą przewagą staka. Flowey, jego zadaniem jest teraz unikać go jak najdłużej. Heavy is up. Light dla Flowiego. To bardzo dobry sygnał. Naprawdę jestem pod dużym wrażeniem umiejętności uciekania przed przeciwnikiem Flowiego. Zdaję sobie doskonale sprawę teraz z tego, gdzie jest przeciwnik. I ten rail praktycznie niemalże wyrównuje staki. Do momentu, aż NSC nie przyjmuje Megi. 7 sekund do Heavy'ego, nie masz timingu, panie Flowey. NSA nie zdawał sobie sprawy z tego, że tu będzie przeciwnik. Dobra pierwsza rakieta, brakło drugiej. Heavy jednak powinien wylądować na koncie Polaka, ale pechowo się odbił. Wraca do poziomu zdrowia pozwalającego mu przetrwać jeden strzał z raila. Brakuje mu jednak jakiegokolwiek armoru. 2,5 minuty do końca. Czy my już zaczynamy uciekać całkowicie? O, to będzie problem. Remis prowadzących. Remis. Po tym Heavim Flowey. Bardzo dobry rail, jednak NSA odpowiada. Nice, small armor. Przejmuje Megę. 3 sekundy do wizji. Czy odpali ją od razu? Tak, właśnie zrobił. O, uwaga! Kolejny ambush z Lightning Gunem. Zostało 15 fragów. Lewy stopy to prowadzenie. Prawie jak w deathmatchu. No fear, balls out. Imponujące. Doskonały rail. Jeszcze jeden. Flowey w tarapatach. Imponujące. Bez szans. Taki zawodnik takich strzałów nie poduje. Oddał sobie parę. Dobre LG od Flowiego. Dobra rakieta. Ona powinna zadać dużo więcej. NSC odpowiada railem. Jest blisko. Flowey. Jest blisko. Imponujące. Kombos. Sokole oko. Szał zabijania. What do you say about that one? Nice try, ale to tyle. Niestety, NSC jest doskonałym użyciem wizji. Rakieta, rail.
Klasyczne combo. Dobry pomysł Flowiego, jednak NSC był dalej niż się spodziewał tego Polak. Pół minuty do końca, trzy fragi to jest już praktycznie niemożliwe. Ta mapa wyląduje na koncie Duńczyka, ale i tak jestem pod dużym wrażeniem gry Polaka. To jest irytujące, gdy przeciwnik wie tak dużo. Mistrzostwo netto. Czy NSA jeszcze zaprezentuje jakieś dzikie zagranie? To nie było dzikie. Wygrana. GG, panowie. 8 do 4. NSA wygrywa pierwszą mapę, jaką było The Molten Falls. LG równe. Trzeba przyznać, Flowy naprawdę pokazał się z dobrej strony, moim zdaniem. Duża różnica na railu. Druga mapa Awoken, z tego co pamiętam. No widz, na razie klasyka, nie? Jedyne dwie mapy, jakie... Nie, sorry, jeszcze by było DM6. Pierwszy mecz Tixera z Kontaszem. Było grane na Blood Covenant. A tak, to Molten Falls i Awoken. Cały dzień. Jak będzie Corrupted Keep, będziemy mieli niezwykle ciekawą sytuację. Będą grane Anarchy i Sorlak. Dwa czempy z movementem CPM. Jeżeli do trzeciej mapy oczywiście dojdzie, życzę tego Flowiemu. Bo bardzo podobało mi się ta gra. BJ versus Ranger na Awoken będzie kolejnym niezwykle ciekawym pojedynkiem. Mówiąc szczerze, gdyby to były odwrotne czempy i NSC grał BJ-em, wtedy bym się naprawdę przestraszył tego LG, które bije jeszcze razy półtora. Szykuj się do walki. Rozpoczęcie rundy za 3, 2, zaczniemy 1. Na Flowim. Flowy respi się na bananie. Lightning Gun. Small Armor. Klasyka klasyków. Nie było żadnych niestandardowych zagrań ze strony NSA również. Bardzo klasyczny początek mapy Awoken. Pierwsza rakieta. Dobra od Flowiego. Flowy ma dużą przewagę w tej sytuacji, ale ta defensywna rakieta. Od NSA! Co tu się wyrabia? Dlaczego to repikował i jeszcze zabił Flowiego? Nieprawdopodobne. I Mega również wląduje na koncie Rangera. Niesamowita sytuacja. Ależ jaja, żeby zrepikować tą pozycję z tak małą ilością zdrowia. Niesamowita akcja Duńczyka. Pyr, pyr, pyr. 24 damage'u. Lepiej niż 0. Flowy, myślę, że jest w dobrej sytuacji. 38, 56. Gdyby ten rail trafił, byłby frag na koncie Polaka. Mega ląduje na jego koncie. Bardzo mały delay między itemami. Szukają się wyraźnie zawodnicy. Znów Flowy z dobrą pierwszą rakietą i z drugą będzie pik przez tunel. Jednak NSA zdaje sobie sprawę z tego, jak zagra Polak. Walka na heavy'm. LG na LG. Tą walkę wygrał NSA. Kończąc ją. Oj, mały kłopot na rocket jumpie. Nie przyczynił się do dużych kosztów. 2 do 0. NSA wciąż prezentuje bardzo wysoką formę. Obaj zawodnicy mają swoje umiejętności przygotowane. Najprawdopodobniej będzie walka na heavy'm. Flowy dostał
mocno poturbowany. 3 sekundy do Megi. Orb NSA. Bardzo dobry rail flow. Jego drugi rail. Jest ciekawie, jest ciekawie. Ten rail zadecyduje, kto zdobędzie. Flowey! To Flowey zdobywa Megę i pierwszego fraga na Awoken. NSA został zoutrailowany i teraz pierwsza. Ależ LG! I'm okay. Are you okay though? Heavy na koncie Rangera. Do Megi jeszcze 8 sekund. Ten rail to wszystko, na co było stać Flowego w tej momencie. NSA. Znów nieprawdopodobny Lightning Gun. Bardzo dobre baity. Bardzo dobre shoulder baity. Od Flowego. Uszedł z życiem Polak. Ba! Z życiem. Uszedł z Heavim na swoim koncie. Tylko nie tędy. I gra z losem Flowey bardzo. Na razie się opłaca. Wszedł w Lightning Gunna. Jeszcze żyje. Nie ma rakiet, żeby się bronić. Jednak... No problem. Thank you so much. Ale Shreyle. Flowey jest zabijalny. Został trafiony. NSA znalazł Flowey'ego po respie. Dwie sekundy do Megi. Ta przejęta przez NSA. Ten nie ma rakiet. Flowey znów bardzo dobrze się broni. Dobra rakieta! Fantastyczne combo, 180 damage'a w niespełna sekundę. Flowey z drugim fragiem naprawdę trzyma się w grze. Staki są niemal równe. NSA jedyną jego bronią jest Lightning Gun i Starting Machine Gun. Teraz przejmuje Rayla, no i teraz i można zacząć zabawę. 8 sekund do Heavy'ego. 5 minut do końca. Minut do końca. Ciekawa wymiana. Czok. NSA. W pełnym staku. Będzie atak. Flowey był na to gotowy. Dobre rakiety. Zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Pozostało 15 fragów. NSA zakończył go fantastycznym railem. 5 do 2. 9 sekund do Heavy'ego. Uff. Nie jest aż tak celny, jak był w poprzednich pojedynkach. Flowey, nie tu patrzysz, gdzie trzeba. NSA wykończył go Lightning Gunem. Pudłuje Rayla przez portal. Jeszcze raz. Heavy ląduje na jego koncie. Mega is up. Flowey z bardzo dobrym gwiazdem. NSA bardzo mało życia. 6. Przeżyje to. Ten orb nie wypalił. Obaj zawodnicy ciągle na małych punktach zdrowia. Flowey ma dobry pomysł na to, jak bardzo dużo HP ma jego przeciwnik. Nie mam słów, co tu się wyrabia. Flowey został przy życiu dzięki dzięki Heavy Armorze. Dobra. Fantastyczny ambush od NSA. 7-2. Imponujące mistrzostwo netto. Gdyby Flowey wiedział, jak blisko jest. O! Mutual frag here. Obaj zawodnicy wiedzą absolutnie wszystko. NSA ze stosunkowo lepszym respem. Flowey double wield shotgun. Był bardzo blisko pokonania swojego przeciwnika. Tak się jednak nie stało.
ciągle ucieka z minimalnym zdrowiem aż do tego momentu, gdzie jest w praktycznie idealnej sytuacji. Flowey nie zdaje sobie z tego sprawy. O, teraz to już są punkty za styl. Orb into rail. I'm NSA jest na najwyższym poziomie. Rokiety versus LG. Obaj gracze znów byli bardzo mało zdrowia. Flowey z dobrym pomysłem zrushowanie z shotgunem, ale to po medze miało niezwykle małe szanse powodzenia. Dzikie dodge. Fantastyczne raile, rakiety. Masakra, jacy oni są dobrzy. Znów rail przez portal. Flowey z nailgunem ma znów więcej życia od swojego przeciwnika, aż do momentu, w którym przejmuje Megę. LG, rakiety, 0 HP. Flowey umiera po raz kolejny. 13-3. Duńczyk jest niezwykle mocny. Rail raz, rail dwa. O, 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 o! NSI! Jeżeli zrobił to specjalnie, to jest geniuszem. Odbił się nieco tą rakietą. Zmienił swoją trajektorię. Chodu, lotem tego nie nazwę. Ominął tego raila i dał swojego. Niesamowite. Jeśli to nie był przypadek. O! I ten direct. Co tu dużo mówić? Dominacja. Ale świetna gra naprawdę, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Będę to powtarzał. Wynik nie odzwierciedla, 3-16, ale spróbuj coś zrobić. Mistrzostwo netto. W takiej sytuacji. Zostały 3 fragi. 17-3. Bardzo się cieszę, że Flowey został na serwerze. Nie wszyscy są tak mocni psychicznie. Dobry rail. Jeszcze jeden i jeszcze raz. Mentalne zwycięstwo. Wygrana. Ale NSI onosi to, które jest dużo ważniejsze. Fantastyczne gry, panowie. GG's. Co też jest niesamowite. NSA, pomimo tego, że sam ciągle w końcach 50% LG, jego rywale mają zdecydowanie niższe. O ponad połowę tym razem. 24% versus 48%. Tak się nie da grać. Tu są ogromne różnice. Jestem bardzo ciekaw, z czego to wynika. Czy to są tak dobre umiejętności dodżowania również tego gracza? Jeśli tak, to jasna cholera. Kto go powstrzyma?